Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam. Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nieco inna historia. Historia, o której Państwo się nie dowiecie z mediów głównego nurtu, a historia, która bardzo dużo mówi o tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. 3 tygodnie temu w ręce niemieckiej policji wpadł obywatel Białorusi pochodzenia rosyjskiego, który usłyszał zarzuty w prokuraturze niemieckiej związane z handlem ludźmi. Handel ludźmi, przemyt ludzi to są przestępstwa, które niemieckie prawo bardzo surowo kara, podobnie jak prawo każdego innego kraju członkowskiego. Przy czym tutaj sprawa jest o tyle interesująca, że ten obywatel, ja go będę nazywał Wadim, chociaż oczywiście dysponuję jego pełnymi danymi, tenże Wadim, on zaproponował niemieckiej policji pewien układ, to znaczy dostanie złagodzenie kary, zostanie objęty programem jakichś tam, odpowiednikiem programu ochrony świadków koronnych, ale w zamian ujawni to, co wie o mechanizmach przemytu ludzi przez wschodnią granicę Unii Europejskiej, a wschodnia granica Unii Europejskiej to jest, przypomnijmy, granica polsko-białoruska. Jego propozycja została przyjęta. On dzięki temu poprawił sobie swoje warunki życia już w trakcie zatrzymania, zamiast liczyć na to, czy spodziewać się tego, że pójdzie na wiele lat do więzienia, to liczy na to, że niemiecki wymiar sprawiedliwości potraktuje go tak łagodnie, jak tylko można. Ja swoimi kanałami dostałem część jego zeznań. No, przypomnijmy, że polska policja współpracuje z niemiecką policją, z rozmaitymi innymi policjami funkcjonuje ta europejska policyjna wymiana. No, tak się składa, że gdzieś tam na jakimś etapie całej tej sprawy był człowiek, którego znam, który postanowił mi przesłać część protokołów zeznań naszego Wadima. I tenże Wadim, ja tak jak mówię, to jest, ja go tak będę nazywał, bo on się de facto inaczej nazywa, opowiada rzeczy dość szokujące. Zresztą on, pytany już w trakcie pierwszego przesłuchania, mówi tak. Przez lata uczestniczyłem w przemycie osób przez wschodnią granicę Unii Europejskiej, to znaczy przez Polskę. Znam osoby po stronie polskiej, rosyjskiej i białoruskiej, które zajmują się tym procederem. Wiem, że funkcjonuje tutaj bardzo dobry biznes, a pieniądze na tym zarabiają wszyscy, którzy biorą udział. I teraz, jak to się stało, że przestępca wywodzący się z kraju dawnego Związku Radzieckiego zdecydował się pójść na policję, na współpracę z prokuraturą i z policją? To się nie zdarza de facto. Ci przestępcy, oni są znani w świecie przestępczym nie tylko z tego, że są niezwykle hermetyczni, że nie współpracują z organami ścigania. Tutaj takie zdanie ciekawe znalazłem w protokole jego przesłuchania. Powrót na Białoruś mógłby dla mnie oznaczać śmierć z rąk szajki przemytników. Zdecydowałem się na współpracę z policją, aby ochronić swoje życie. W dalszej części tego protokołu jest napisane, że były tam jakieś solidne nieporozumienia na tle finansowym między Wadimem a pozostałymi organizatorami tego procederu i on po prostu zaczął się w pewnym momencie bać o swoje życie. On zresztą mówi w tych protokołach, że osoby, które się zajmują przemytem imigrantów do Unii Europejskiej, to są osoby związane z służbami specjalnymi, czy rosyjskimi, czy białoruskimi, czy wręcz dawnymi sowieckimi. No, brzmi to dość wiarygodnie. I on tutaj przedstawia w swoich zeznaniach taki łańcuch, cały ten międzynarodowy proceder, na którym korzystają z jednej strony imigranci wywodzący się z krajów biednych, głównie Bliskiego Wschodu, no i oczywiście ci, którzy na Białorusi im pomagają. Tutaj mamy taki ciekawy fragment zeznań. Pierwszym ogniwem jest Ahmed. To on odpowiada za to, aby w krajach wschodnich znajdować kandydatów na imigrantów. Na pytanie, precyzuję, chodzi o kraje takie jak Irak, Syria, Liban. Z tych krajów pochodzi większość emigrantów. Aby wyruszyć w drogę do Unii Europejskiej, każdy z nich musi zdobyć co najmniej $4000.
Achmed mówił mi, że ci ludzie zapożyczają się u swoich krewnych. Czasem cała wieś albo cała rodzina składa się na 4000 dolarów dla jednego imigranta. On potem, gdy już trafi do Unii Europejskiej, znajduje pracę i spłaca ten dług. Najczęściej wysyła go przekazem pocztowym do swoich krewnych, aby w ten sposób rozliczyć się z nimi za udzieloną pożyczkę. Te protokoły przesłuchania Wadima są oczywiście w języku rosyjskim, no, ponieważ ja się płynnie posługuję tym językiem, to sobie je przetłumaczyłem właśnie po to, żeby Państwu przeczytać te zeznania. A więc no, wychodzi na światło dzienne to, o czym mówiliśmy, co podejrzewaliśmy wcześniej, że jest to bardzo duży przestępczy rynek, z którego korzystają osoby z krajów Bliskiego Wschodu, które chcą nielegalnie przedostać się do Unii Europejskiej, żeby tutaj rozpocząć nowe życie. Natomiast jak wynika z zeznań tego naszego Wadima, to cały ten proceder jest możliwy dzięki zaangażowaniu w to Białorusinów. I tutaj bardzo ciekawy fragment przesłuchań. Posłuchajcie sobie Państwo. Achmed współpracuje z firmą, tutaj pada nazwa. To firma zarejestrowana w centrum Mińska na osobę, która przedstawiła fikcyjne dokumenty. Z tego co wiem od pozostałych organizatorów przemytu ludzi, faktycznie za tą firmą stoi prezydent Łukaszenka i jego syn Wiktor. Ta firma oficjalnie świadczy usługi turystyczne. Za pieniądze wydaje wizy osobom, które chcą przyjechać na Białoruś. W ten sposób mogą oni wjechać na terytorium Białorusi. Potem dojeżdżają do polskiej granicy. Odpowiada za to firma logistyczna. Potem przewodnik przeprowadza tych ludzi przez tak zwaną naturalną granicę. Ten przewodnik ma na imię Władimir, jest związany ze służbami specjalnymi Białorusi, które biorą od niego pieniądze za każdego przeprowadzonego imigranta. Zdarzało się tak, że organizowane były wystawki. W kilku miejscach naraz po polskiej stronie granicy ujawniali się imigranci, aby skoncentrować uwagę polskiej służby granicznej. W tym samym czasie Władimir przeprowadzał 2-3 imigrantów za pieniądze tak, aby nie wpadli w ręce polskich pograniczników. W umówionym miejscu czekał na nich Volkswagen Transporter, który natychmiast odwoził ich na zachód, w stronę niemieckiej granicy. Tutaj można jeszcze dodać, ja o tych kierowcach, którzy przewozili imigrantów ze wschodu Polski na zachód, pisałem wielokrotnie, między innymi w tygodniku Angora. To rzeczywiście jest pewien proceder, który, co ciekawe, organizowany jest we współpracy z Czeczeńcami mieszkającymi w Polsce. Chodzi między innymi o kwestie językowe. I tutaj wiem, że z innych zeznań jednego z tych przemytników, które zresztą są w Sądzie Okręgowym w Warszawie, że kierowcy tych Volkswagenów są uczeni, że gdyby wpadli w ręce policji, gdyby policja ich zatrzymała, sprawdziła tożsamość tych pasażerów, no to trzeba kłamać, że się ich w ogóle tam nie zna, że się ich poznało lada chwila, że się nie miało świadomości, że są w Polsce nielegalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i te zeznania Wadima mniej więcej z tym korelują. To ciekawy fragment kolejny. Strona polska postawiła druty kolczaste na brzegu rzeki Bug, zeznaje Wadim. Rzeczywiście, widziałem te druty kolczaste. Dalej. To utrudnia jej forsowanie, ale nie uniemożliwia. Kilkakrotnie pamiętam, że brałem udział w przewożeniu imigrantów pontonem przez rzekę Bug. Udało się rozciąć drut kolczasty i przepuścić imigrantów na polską stronę. Wcześniej Aleksiej czekał na brzegu i miał alarmować, gdyby zauważył polskich pograniczników. Ciekawa rzecz, która pokazuje też słabość systemu naszej ochrony wschodniej granicy. Jak to w XXI wieku można robić te wystawki, o których on tutaj opowiada, że tam trzy, cztery grupy imigrantów puścić na wabia strażnikom granicznym, żeby tych 2, 3, 4, którzy płacą, przeprowadzać. No, dziwne, to jest bardzo dziwne. No, polska straż graniczna, prawda, no, mogłaby trochę lepiej funkcjonować. Teraz w jaki sposób w ogóle jeszcze się odbywa ten przemyt ludzi? No, mówione jest tutaj o naturalnej granicy, czy o tak zwanej zielonej granicy, o przeprawach pontonowych, o przecinaniu drutu kolczastego, o przeprowadzaniu jakimiś tam znanymi tylko ścieżkami. Co ciekawe, bo tutaj Wadim podkreśla to w swoich zeznaniach, że ten przewodnik, który jest w jakiś tam sposób związany ze służbami specjalnymi, zna trasy nikomu innemu nieznane i zawsze mu się udaje przeprowadzić tam w taki sposób imigrantów, żeby nie wpaść. Przy czym z tych zeznań wynika, że on korzysta z takiej nie
oficjalnej, jak to się mówi, kryszy, czyli ochrony ze strony białoruskich służb. Natomiast to jest jeszcze nie wszystko, bo najbardziej mną wstrząsnął fragment dotyczący handlu organami ludzkimi, który tam ma się też odbywać. No to jest taka makabryczna w ogóle dziedzina funkcjonowania zorganizowanej przestępczości. Taka najmniej zbadana, bo o tym się nie mówi. I tutaj przeczytam Państwu fragment zeznań Wadima, który mówi tak. Największe pieniądze są na handlu organami ludzkimi. Pamiętam jednego dnia, było to jesienią 2022 roku, tak tutaj jest napisane, do hotelu w miejscowości, no tutaj ja nie podaję, bo to jest jeden hotel w tej miejscowości, niedaleko Terespola, położonej w Polsce przy granicy z Białorusią, przyjechał obywatel kraju zachodniej Europy razem ze swoim synem. Ja nie znam jego nazwiska, nie znam też nazwiska ani imienia syna. Wiem, że był bardzo zamożnym człowiekiem i miał dużo pieniędzy. Wynajął na kilka dni apartament w tym hotelu. Razem z nim przyjechał lekarz, z tego co słyszałem był chirurgiem. Oni przyjechali na nielegalny przeszczep nerki. Dowieziono im imigranta z Bliskiego Wschodu, o ile dobrze pamiętam, to ten imigrant pochodził z Iraku. On się zgodził za $5000 sprzedać nerkę synowi tego biznesmena. Ten biznesmen zapłacił $12000 za znalezienie człowieka, który zgodzi się sprzedać nerkę, spełniającą jakieś tam wymagania medyczne. Tego człowieka samochodem przewiózł przez granicę, tutaj znowu pada nazwisko jednego z przemytników, o których Wadim zeznaje później, ale to ja pomijam ten wątek. I tu jest najciekawsze, posłuchajcie Państwo. To jest dyplomata. On poruszał się samochodem dyplomatycznym, przejechał przez przejście graniczne specjalnym pasem dla dyplomatów. W samochodzie były ciemne szyby, aby nie zauważyli tego imigranta. W hotelu chirurg przeprowadził operację i przeszczepił nerkę od imigranta dla dziecka tego biznesmena. Nikołaj, który to przeprowadził, to znaczy całą tą operację, a który według mnie wywodzi się z KGB, mówił, że zrobił na tym świetny interes. Makabryczne zeznanie zupełnie. On, Wadim, jak wynika z tego, nie był obecny przy tym, tylko zna to, jakby zna to stąd, że był członkiem grupy, która się tym zajmowała. Nie wiem, czy czegoś nie pomylił. Sprawa wygląda dość wiarygodnie moim zdaniem, no bo rzeczywiście na granicy, nie tylko polsko-białoruskiej, na każdej granicy jest pas osobny dla dyplomatów, którym dyplomata sobie może przejechać. Rzeczywiście samochody dyplomatyczne nie są kontrolowane. No, mielibyśmy tutaj skandal potężny z udziałem dyplomaty. Ciekawe, bardzo ciekawe zeznania. Mnie interesuje oczywiście tutaj aspekt polski tej sprawy, no bo to, że działają zorganizowane grupy przestępcze, które tam przemycają ludzi, które handlują organami ludzkimi, to wiadomo. Natomiast trochę mnie tutaj zaskoczyło, nie ukrywam, te informacje o strażnikach granicznych, że można ich tak wystawiać do wiatru, jak opowiada tutaj Wadim. Ale znalazłem bardzo ciekawy fragment, który by mnie naprowadzał na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Posłuchajcie Państwo. Słyszałem, że po stronie polskiej jest oficer, który współpracuje z przemytnikami. On jest skompromitowany, ponieważ bywał w burdelach w południowej części Polski. Te burdele prowadzili dwaj bracia z Ukrainy. Oni nagrywali swoich klientów, aby móc potem ich szantażować. Ten oficer był jedną z takich osób. Gennadij kupił te taśmy od tych dwóch braci z Ukrainy, podobno zapłacił za nie $15000 i wykorzystywał do szantażowania tego oficera. On pomagał w przemycie, przekazywał ważne informacje. W zamian za to mógł liczyć na to, że taśmy nie zostaną upublicznione albo przekazane dziennikarzom. O. No to by się okazało, że mamy do czynienia z jakąś nową odsłoną afery podkarpackiej. Proszę Państwa, czy te zeznania, które ja Państwu przetłumaczyłem, które dostałem od swojego znajomego, są wiarygodne? No, po pierwsze, zostały złożone przez człowieka, który w ten sposób ratuje się przed zemstą swoich rosyjskojęzycznych wspólników w zbrodni. No, należy domniemywać, że jak już wszedł na drogę współpracy z wymiarem sprawiedliwości, to już wie, że stawką jest jego życie i nie będzie kłamał ani kręcił, żeby nie stracić opieki wymiaru sprawiedliwości, to po pierwsze.
Po drugie, zeznaję pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ja zawsze uważam, że jeżeli jakieś zeznania są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, to warto domniemywać, że są prawdziwe. Trzecia kwestia jest taka, że co świadczy przeciw? No, nie mamy na razie przynajmniej ja nic o tym nie wiem, nic, co by weryfikowało te zeznania. No, sprawa jest bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak się to śledztwo dalej rozwinie. Jeżeli będę wiedział o tym, to będę Państwa o tym informował. No, także reasumując, mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, to znaczy wpadł w ręce niemieckiej policji członek rosyjskojęzycznego gangu przemycającego ludzi przez wschodnią granicę Unii Europejskiej. Z obawy o swoje życie i zdrowie oddał się w ręce policji i zaczął z nią współpracować, ujawnia bardzo ciekawe rzeczy. No, mam nadzieję, że dowiemy się, jak jest naprawdę i że organa ścigania będą w stanie i tą granicę uszczelnić, i ten przestępczy proceder zlikwidować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. A dzisiaj, jak zwykle, reklamuję książkę. Moja ostatnia książka, Fundusz Zbrodni, skoro mówiliśmy przed chwilą o zbrodniach, to ta książka, chociaż dotyczy czegoś zupełnie innego, mi się kojarzy, wydaje się właściwa do tego, żeby ją dzisiaj zareklamować. Państwo kupujecie tą książkę z ogromnym zainteresowaniem, bardzo dużo dedykacji już dałem, bardzo mnie to cieszy, bardzo dziękuję za takie zainteresowanie, jest mi bardzo miło. Oczywiście jak zwykle zachęcam Państwa do lajkowania, do udostępniania moich wideo, felietonów, do komentowania dla zasięgu, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, to, co ujawniam, i chcielibyście mnie Państwo w jakiś sposób wesprzeć, zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego. Będę wdzięczny za dobrowolne datki, bo Państwa wsparcie pomaga w rozwoju tego kanału. Do zobaczenia.